Witam serdecznie, Rafał z tej strony. Za nami pierwsze warsztaty ABC latania Mavikiem. Jestem bardzo zadowolony z tych zajęć, które przeprowadziłem i z programu, który opracowałem właściwie sam dla uczestników. Program był szyty na miarę i pozwalał zapoznać się z podstawowymi funkcjami, a także z bezpiecznym lataniem, co jest ważne właśnie w pierwszym etapie, kiedy uczestnicy kupują drona i przeżywają duże stresy z tym. Program warsztatów był szyty na miarę, typowo pod uczestników. Przeprowadziłem wcześniej ankietę, zadałem chłopakom pytania, czego chcieliby się nauczyć, jakie rzeczy chcieliby sobie poprawić i co przygotować dla nich. I na tej podstawie uszyłem na miarę program warsztatów. Mieliśmy wprowadzenie teoretyczne, później pierwszą część ćwiczeń. Pokazałem im, jak ćwiczyć, jak sobie opanować te pierwsze ruchy, jak odnieść siebie do danych obiektów, do przeszkód potencjalnych, jak robić to w sposób bezpieczny. Później mieliśmy drugą przerwę, konfigurowaliśmy ustawienia Mavika tak, żeby latało się łagodnie, tak żeby gimbal pracował też łagodniej, żeby ujęcia były piękne. Zrobiliśmy trochę bardziej zaawansowanych ćwiczeń, a na koniec były loty ze wspaniałego punktu widokowego. Rodzi się takie pytanie, dlaczego te warsztaty i właściwie po co one są? Dlaczego powinniście na nie przyjechać? Jeżeli ktoś kupuje drona za około 5000 zł, może to być oczywiście 3,5, może to być 7, może to być 10, to nie ma tych doświadczeń, które można zebrać podczas dwuletniej eksploatacji i niemal codziennych lotów. To wymaga bardzo dużo czasu i te doświadczenia są niejednokrotnie bezcenne, dlatego że nie chodzi to tylko o wartość drona i samą frajdę z latania, ale czasami chodzi też o bezpieczeństwo i o to, żeby komuś nie zrobić krzywdy. I właśnie dlatego te warsztaty skomponowałem. Na bieżąco otrzymywałem i otrzymuję bardzo dużo różnych pytań i zgłaszanych problemów związanych z dronami i obsługą dronów DJI. Podczas przebiegu warsztatów widziałem, że szereg doświadczeń były bardzo pomocnych, o których nawet nie sądziłem, że mogą komuś pomóc, czy mogą sprawić, że będzie latało się łatwiej, bezpieczniej, czy będzie ta obsługa dużo mniej stresująca. Do kolizji. I pokażę wam, gdzie często te kolizje... Już w tym miejscu i w tej chwili zachęcam do udziału w kolejnych edycjach warsztatów, które odbędą się zarówno w maju, jak i w czerwcu. W opisie pod filmem znajdziecie kwestionariusz, link do kwestionariusza, gdzie można dowiedzieć się więcej. Serdecznie ze swojej strony zachęcam. Uważam, że warsztaty zakończyły się wspaniałym sukcesem i zresztą opinia też była bardzo dobra. Gratuluję uczestnikom i zachęcam do udziału już w kolejnych warsztatach w maju. Szczegóły znajdziecie jak zwykle w kwestionariuszu i w linku pod spodem. Spróbujemy znaleźć też termin w czerwcu, o tym dam jeszcze znać. A na dzisiaj to tyle i dzięki bardzo. Do zobaczenia.
Brawo kochani, gratulacje! Mamy szczyt! Trochę ucierpiały, ale nie za dużo. Jola, dziękuję Ci również za udział. Ja bardzo fajnie było. Ja dziękuję, cieszę się bardzo. Dziewczynki, gratulacje. Jeszcze raz. Dobrze. No to chyba wszystko na teraz. Gdybyście byli w okolicy, to zapraszam do zobaczenia. Myślę tak, że na dokładnie podsumowanie, ten kulminacyjny punkt jest. Jest kulminacyjny punkt po prostu. Nic dodać, tak, nic ująć. W punkcie kulminacyjnym, tak. I kulminacyjnym momencie nauki latania dronem. Tak. A jeszcze my chodzimy po górach, więc dla nas takie zdobycze są po prostu, wiesz, tych słupów, nie tych tylko, metrów. Nie tylko w lataniu, ale jeszcze i normalnie, fizycznie weszliśmy na górę. Tak. Oblecieliśmy to, co wcześniej oglądaliśmy z widoku drona. Mieliśmy okazję sprawdzić. Mieliśmy okazję też sami się nagrać na tej górze dronem, więc mam nadzieję, że zostanie piękna pamiątka. Jesteśmy przeszczęśliwi, że jesteśmy bardzo tutaj, wam dziękuję. Że... Ja myślę,